Wielkimi krokami zbliża się 17. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tym razem zaplanowano 11 stycznia i rozpocznie się w naszym mieście. Ze szczegółami zapoznał nas Jurek Owsiak, który odwiedził Szczecin. Po raz drugi będziemy zbierać pieniądze na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Wiemy, co chcemy kupić, wiemy, że to jest kilkadziesiąt urządzeń do diagnostyki, ultrasonografów, rezonansów magnetycznych, może to się zastanawiamy, ale jesteśmy w stanie to zrobić. O godzinie 9 na Jasnych Błoniach Jurek Owsiak powita kwestujących szczecinian. O tej samej porze rozpocznie się bieg Policz się z cukrzycą, który ma obudzić całą Polskę. Umiejscowiona i tak całą Polskę obudzi. Ten bieg jest właśnie taką troską o ludzi, którzy są chorzy na cukrzycę. W Polsce 2 miliony choruje, 2 miliony o tym nie wie. Statystycznie rzecz biorąc, ktoś z Państwa nawet nie wie o tym, że jest chory na cukrzycę. Każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji, na której nie zabraknie prawdziwych skarbów. Dla mnie chociażby kask Fernando Alonso, wielokrotnego mistrza Formuły 1. Ten kask osobiście odbierałem z jego rąk, jest tam autograf. Bardzo serdeczną aukcją jest suknia pani Izabeli Korupko z filmu Ogniem i Mieczem, a więc osobiście była w niej w środku. Bardzo wartościową, myślę, aukcją, ale także niezwykłą jest aukcja samochodu Porsche, który otrzymaliśmy od zwycięzczyni Tańca z Gwiazdami. To wszystko startuje od jednej złotówki, a później pnie się do góry. Dodatkowo tego dnia wszelkie podróże po mieście dla wolontariuszy będą darmowe. Zabawa w Szczecinie będzie trwała do godziny 22, a już o 20 zapalimy tradycyjne światełko do nieba.